Od nowego roku akademickiego wszyscy nasi studenci będą mogli w swoich aplikacjach odczytać, jakie otrzymują wyniki z egzaminów i zaliczeń. Mogą dowiedzieć się o przyznanym stypendium. Mogą się dowiedzieć o tym, jak został rozpatrzony ich wniosek dotyczący na przykład urlopu dziekańskiego czy innych ważnych dla studenta rzeczy. Student będzie mógł dowiedzieć się o wszystkim, co jest dla niego ważne i istotne, bez wychodzenia z domu. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii. Oczywiście nadal wspaniałe panie w dziekanacie będą przyjmowały naszych studentów i tym samym będą mogły więcej czasu poświęcić dla ich spraw. Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć o naszej nowej platformie do zdalnego nauczania, EduPortal, który będzie narzędziem wspierającym procesy dydaktyczne Sopockiej Szkoły Wyższej. Jest to narzędzie, które realizuje bardzo wiele funkcji. Przede wszystkim zastępuje stare narzędzie ILIAS, czyli taką platformę do wymiany plików, filmików, zdjęć. Oprócz tych funkcji również ma możliwość realizacji zdalnych spotkań, wirtualnych spotkań za pomocą wielu narzędzi, bo i BigBlueButton albo MS Teams w przyszłości. Natomiast generalnie jednymi z najbardziej ciekawych dla mnie opcji w tym narzędziu jest tak zwana wirtualna tablica, na której mogą pisać wszyscy uczestnicy spotkania wirtualnego, możliwość puszczania krótkich ankiet, pytania studentów, kursantów o pewne treści, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi my jako wykładowcy i możliwość tworzenia osobnych chatroomów do pracy grupowej w trakcie zajęć. A więc zarówno wykłady mogą być prowadzone za pomocą tego narzędzia, z podglądem oczywiście slajdów, jak i te ćwiczenia w różnej formie, na przykład prac zespołów czy prac grupowych także.